dzisiaj trochę lania wody na temat tego, żeby zbyt szybko nie zmieniać decyzji. A zacznijmy od takiej sytuacji, skoro lanie wody, łazienka, jesteśmy w łazience, w jakimś pensjonacie, hotelu, gdzie nas jeszcze nie było, trzeba się wykąpać, ciepłą wodę odkręcamy. Czerwone to będzie ciepłe, a nie, leci zimne. Pewno pomylili te kolorki, pewno jak niebieskie to będzie ciepłe. O, jest ciepła, a zimna, nie, to chyba jednak tutaj, czerwone, cały czas jest zimna. Cześć do administracji, bo prawdopodobnie tutaj w ogóle nie ma ciepłej wody. A w administracji mówią, proszę pana, wszystko jest w porządku, tylko trzeba odkręcić na czerwone i poczekać kilka minut, bo zasobnik z gorącą wodą jest wiele metrów od pańskiego pokoju. Zdarzyło się? Pewno się zdarzyło. Czy biznesie się zdarza? Zmieniasz system wynagradzania sprzedawców. Nowy system. Tydzień, dwa, nie działa. Wracamy do starego systemu, ale też nie działa. Może jednak nowy, nie działa. W ogóle te systemy nie działają. Nie. Pozwól, wprowadzając zmianę, żeby zmiana wpłynęła do systemu i żeby owoce zobaczyć po jakimś czasie. Po tygodniu, po dwóch, po trzech, po czterech, po kwartale. A nie zmieniaj decyzji. Czerwona, niebieska, czerwona, niebieska. No to nie da ci ciepłej wody.